No siema, z tej strony Ratchet i Afgan. No siemanko, witamy was w kolejnym odcinku na kanale Fabryka Kluczy.pl. Dziś znowu tam będziemy budować, no wiadomo, to, że SimCity, tak? Ale raczej... to jest, no dobra, mów. Dlaczego wchodzi w błąd? Nie przerywam, bo rzucam ze słucham. No, dziś Ratchet, czyli że w sumie ja, chyba będę robić nowe miasto. Promień na twórczość mnie zabija, aczkolwiek postawiłem sobie szykowne kasyno w jej w sumie epicentrum. I jak widzicie, ludzie jak najbardziej zwalają się i przyjeżdżają tutaj. Ludzie ci się zwalają? No, naprawdę mam dzikie fajnie dumę. To ująłeś. Jeżeli nie wiecie, co postanowiliśmy, to możecie sobie zobaczyć filmik, który najprawdopodobniej już jest, już totalnie jest. Filmik się nazywa 8,5. I to jest przejścia po wszystkich naszych znajomkach w SimCity. Dlatego też na samym końcu postanowiliśmy, że Ratchet najprawdopodobniej po prostu otworzy nowe miasto ze względu na to, że mu tam dużo ma umieralność z promieniotwórczością. Pierdut. Tak jest, pierdut. I to niedobrze. Ja też mam tutaj taką ładną gołą połać, bo mi tutaj uderzył kiedyś meteor czy coś w ten deseń. No ale chyba nie będę miał takich wielkich problemów, jak to ma Ratchet. Ja mam tutaj bardzo piękną szkołę i ludzie się tutaj uczą i budują. Powiem ci szczerze, że Sharpie fajnie wykorzystał swój teren. Tam widziałem mnóstwo tuneli, mnóstwo takich, wiesz... No fajnie tam jest zrobione, tak? Tak no, czy siak, Sharpie ten most... teoretycznie fajnie wygląda. No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. Pan ma nawet wodę dzisiaj na nagranie, patrz. Więc właśnie. Widziałeś? Miałem wodę, teraz się napiłem właśnie. Czy miałeś wodę? Rozmowną. O, jakieś ścinki lekkie mam ten, mojego SimCity, ale może się to jakoś opanuje. Może. Z czasem. Straż pożarna mi tu coś jęczy. Ja mam bardzo małą straż pożarną. W ogóle w porównaniu do tych całych wiosek wokół, to mam totalną prowincję. Postawmy wielką straż pożarną. Po co ja mam w ogóle stawiać wielką straż pożarną, skoro jest ona już tutaj i u ciebie, i chyba dwóch... Nie rozumiem. O co tu chodzi? Szkoła. Szkoła się zapchała się. Tak to już czasem bywa. No nic, dobuduję jeszcze jeden budynek. Promienia twórcze. A, no i powinien sobie zobaczyć raczej, że mamy nową opcję budowa arkologii. Zakładam się, że do tej całej budowy arkologii dorzucił się nam... Szymi, znaczy no. Jak ja to ładnie ująłem na koniec materiału, nie szarpi, tylko szparki. Szparki. Szarpi. Szarpi. Tak, aktualnie miałem przed chwilą 22 budynki do wyburzenia. Ze względu na dobra Ratchet, także ustalmy dzisiaj ładnie wszystkim, powiedzmy, od dziś masz prawo zajęcia kolejnego terenu i możesz sobie zbudować miasto od początku, ze względu na to, że, ale może tak, umówmy się na jeden mały patent, nie budujesz elektrowni atomowej. No dobra, postaram się. Znaczy, możesz wybudować, ale kurczę, pierw naucz swoje simy obsługiwać się nią, dobra, bo potem dziwne rzeczy się dzieją. Słuchajcie, co ja mam tu w ogóle? Ja nie pamiętam, na co tu się działo, bo szczerze mówiąc, dość dawno nie graliśmy w SimCity. Trochę czasu minęło od ostatniego odcinka, ale miejmy nadzieję, że to się wszystko zmieni. Naprawdę muszę ten komputer zmienić, bo to już jest po prostu jakaś masakra. No cóż, tak już czasem bywa. Dobra, ja zmieniam miasto, nie ma takiej opcji. No, zmieniaj miasto, masz teraz tu pozwolenie od wszystkich. Dziękuję. Mam nadzieję, że gracze w SimCity się nie zdenerwują, a także nasi oglądający nie się nie zdenerwują. Poczekajcie, ja chyba sobie wybuduję szkołę. Ja pójdę chyba właśnie w edukację i tutaj wypierdylnę se szkołę. A taką dużą szkołę sobie pierdylnę, a co mi tam? Nie ma żadnego fajnego terenu. Ogólnie strasznie dużo zarabiam. Zauważyłem w ogóle, że tutaj w tym SimCity średnio jest sobie tak zrobić, żebyś miał zbalansowaną gospodarkę, tak? Żebyś ciągle zarabiał pieniądze. Albo po prostu idziesz w jakąś fabrykę i budujesz sobie tą fabrykę i ta fabryka na ciebie robi, a potem tylko wydajesz te pieniądze, nawet tak jak ma Sharpie 10 milionów i na minusie ma 51 tysięcy, no to co to dla niego 151 tysięcy, tak? No dokładnie. Więc... Ma to, że tak powiem, w dalekim poważaniu, co tam się będzie działo. Lama Country. Karetka z miasta Las Vegas gna na ratunek. Ja musiałem sobie dzisiaj niestety wodę załatwić, ze względu na to, że strasznie mi coś w gardle... Sushi? Chruszczy mnie. Sushi? Wymyśliłem właśnie nowe słówko, chruszczy. Co to jest w ogóle chruszczy? Nie mam się w słowniku? Pojęcia.
Chyba raczej nie. Musiałbyś spojrzeć, ale chrust. Rabusie przekraczają granice miasta, Sharpie pozdrawia z YouTube. Sharpie pozdrawia YouTube chyba w zasadzie. To eleganckie widzę te pozdrowienia, nie? Wysyłać no, poczekajcie w ogóle, ja sobie może wybuduję jednak tą dużą jednostkę policji, bo ten Sharpie mnie tutaj udusi tymi swoimi. Zająłem nowe miasto. Brawo! Dziękuję. Czemu klaszczesz kolanami? Nie, klaszczę uszami. Jej. I stoję na rzęsach, to jest dopiero człowieku, możliwość. Ale dlaczego mi się jakiś, o matko, jeszcze mi się samouczek włączył? Wiecie, jaki fajny komunikat na Steamie mi się właśnie wyskoczył? Jaki? Nie powiem jaki gracz, bo może sobie nie życzy. Gra właśnie Watch Dogs Beta. I? Ja mam tajne kontakty, jaki jest nasz uśmiech. To już chyba trzeba będzie się do niego uśmiechnąć, co? Nie. Nie? Nie. Czemu? Co ty nie tam jest? Ratchet, Las Vegas, poczekaj, bo mi tutaj jakieś dziwne rzeczy wyskakują. No dobra, ja tam się nie znam. To w ogóle pokazuje trzech najbliższych graczy i tych trzech graczy są chyba powiązani z tą arkologią, co nie? Być może. Bo teoretycznie jest ten czwarty gracz jeszcze, który tam coś sobie wybudował, ale nie ma sąsiadów, biedne trochę. I smutne. O matka boska. Poczekajcie, bo ja w ogóle nie ogarniam tej gry, co tu się dzieje, co za jakiś masakra. To jest normalnie nie. Normalnie nie ogarniam, ja muszę trochę się poduczyć tego SimCity, muszę w ogóle znaleźć książkę. Wiecie co, napiszę książkę. Książkę o SimCity? Książkę o SimCity. Jaka ta była książka? Wybuchające beczki kiedyś była taka książka, co nie? Nie słyszałem. O groch komputerowych, to ja zrobię sobie książkę o SimCity. Jak budować, jak nie budować w SimCity, może tak. Będzie bezpieczniej, co nie? Coś czuję, że ogromną popularnością by się podobała. Tak, na pewno. No, poczekajcie. Jak nie budować ten kopalni, znaczy nie kopalni. No, jak nie budować elektrowni atomowej. Ratchet. To jest dobre. To mi się śmieszne. Podoba. To jest, ja to kupuję w 100% człowieku. Po prostu bez żadnych pytań. Dobra, teraz co? Ja idę w autobusy, bo teoretycznie szkołę tutaj mam sobie postawioną podstawówkę i postawiłem sobie szkołę średnią i mam bibliotekę. Kurde, te moje Simi są bardziej wykształcone niż ja. To jest trochę przerażające. To jest przerażające, kiedy w końcu dochodzi do ciebie myśl, że Simy są bardziej wykształcone niż ty. No. Dopiero teraz sobie ludzie na YouTubie pomyśleli, kurczę, z gimnazjum jest? Nie no, nie z gimnazjum, ale... Ukończył gimnazjum. Ukończyłeś? A ty nie? No comment. No, wiesz, tak się wkręcasz w jakieś dziwne tematy, patrz. Co? Połać, nie wierzę. O, patrz, jakieś rumowisko mam, ale zaraz sprawdzę. Ktoś się wyprowadził, przyczyna pożar budynku. No dobra, no tak spłonął, no to co się będę martwił? Tego już tam nie ma, bo spłonął. Uderzył mi tu meteor i ta połać, ci powiem, że trochę mi się zalesiła. To już to szok. Sama z siebie? Nie mam, nie mam promieniowania. A ja mam. I co? Nie, no nie masz, bo się przeprowadziłeś do nowego miasta, to co tam, już czy narzekasz? Nie, no nic nie narzekam, tylko martwi mnie strasznie mój poziom promieniowania. Kurde, budują mi się tutaj w ogóle jakieś już wieżowce, w ogóle masakr, człowieku, ja mam taką burżuazję. Odwiedzających mam totalnie. O, przy okazji znikła mi myszka. Kurczę, nie pamiętam co ja robiłem, żeby ta myszka mi wróciła. Co za mnie, otwórz się. Już jestem. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak tak macie, to wystarczy, że zaczniecie jeździć po tym i po mapce i już z powrotem będziecie mieli myszkę. No niestety takie rzeczy to tylko w SimCity. No cóż, tylko Rabbit ma takie, nasze Afgan. Już to, że ja mam dwa niki i pod dwoma różnymi tymi występuję, to wszyscy już o tym wiedzą, więc nie musisz się z tym chować raczej. Ty byłeś taki skromny, ty. Ojej. Wariat. Dobra, mam ładny. Trzeba w materiałach być wariatem, bo inaczej jak nie jesteś, to postać będzie oglądał człowieka, który jest smutny i mówi, że jest źle. Wszystko jest źle. Po co ktoś ma oglądać człowieka, który mówi ciągle, że oj, mi to jest, mi nie wyszło, wybuchła mi elektrownia i muszę zbudować nowe miasto.
Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że mogę sobie wybudować nowe miasto. Zobaczysz, jak naprawdę buduje prawdziwy architekt z wykształcenia, który nie jest architektem. No to powiem, że teraz żeś pojechał? Trzeba mieć dystans do siebie. Brawo za dystans, ale za tak wielki. Wiesz, trzeba trochę no na ziemi być. Na ziemi? Nie wiem, stopami czy czym? Popą? Wiesz, poczekaj, już nie można łupać. Bo ja się zgubiłem i nie wiem teraz, co ja w ogóle wydobywam. Zobacz. Czemu mam kopalnię węgla zamkniętą? A, bo się ludy wyprowadziły. Bo teraz budują nowe domki, takie duże i drogaśne. Przepraszam? Takie duże i drogaśne domki budują, człowieku, teraz masakra po prostu, ludzie wyprowadzają. Ale jest mnie crazy. Zobacz, jak mi się już ładnie pracuje. Znaczy, jak mi się wszystko robi ładnie. A ja ci powiem, że nawet moja straż pożarna nie ogarnia. Jest tyle pożarów, że na czerwono się coś pokazało. A tu jest pożar. To taki duży pożar. No nic, kupię im jeden wóz, żeby nie było. O matko, zaraz wracam. No i Ratchet poszedł. Dlatego też możemy o go obgadać. Powiedzieć na przykład, że śmierdzą mu stopy i że nie umie budować miasta ze względu na to, że wybuchła mu bomba atomowa. Nie bomba atomowa, tylko elektrownia atomowa. W zasadzie to na jedno wychodzi. Jak można wybudować atomową elektrownię i nie nauczyć Simów posługiwania się nimi? Ratchet, jak ty tak mogłeś? Jeszcze nie przyszedł, więc jeszcze możemy go obgadywać. Ratchet. W ogóle ja trochę tu odwaliłem. Przepraszam, już jestem. Bo ten skład handlowy wybudowałem za daleko. I jak? Ci idzie? Nie wiem, coś popsułem. Czemu? Gdzie ta opcja jest? Zarządzaj, o właśnie, eksportuj. Trzeba gdzieś mieć wysyłać towary. Tutaj więc jeszcze pacniemy parę ciężarówek. Szyld, żeby dojeżdżali szybciej. W ogóle kto postanowił, że szyld będzie wspomagał kierowców i będą jeździć szybciej? No ale czemu nie, co nie? Tam żyjesz w ogóle, czy wykitowałeś żyje, czy ta elektrownia tam dopadła? Goni mnie. Goni cię. Zbuduj arkologię. 100 tysięcy. No to właśnie tam ten nasz Szparki. Szparki, sorry za przezwisko, ale jakoś mi już weszło w krew. No ale nie, ja w ogóle widziałeś nagrodę za to zadanie? Jest śmiesznie niska. Jest śmiesznie niska? No to ja, wiesz co ci powiem? Walę to. Tysiąc simoleonów to... Nie. Przydałoby mi się trochę ludzi, którzy by tu przyjechali i zamieszkaliby w tym moim mieście, żebym zarabiał pieniądzery, bo niestety teraz jestem na minusie. A co on chce z tym koszem na śmieci? Nie wiem. To będzie już całą noc na imprezie, na cały coś tam. Dobra, idź pan stąd. Nie, dziękuję. Idź pan w kij. A tutaj co ludzie chcą? Jesteśmy teraz miasteczkiem, aby stać się pod miękką miejscowością. Przecież będzie tak 50 tysięcy. Nie martw się, matko, ale oni płaczą. Jak oni płaczą? Zobaczmy sobie. Szczęście komercyjne mi niestety bardzo spada. I bardzo mało osób jest, które mogłyby to zamieszkać. Ale ja dzisiaj gadam za dużo, tej multivitaminy łykam. A może Kubusia za dużo? No, z tym Kubusiem to nie przesadzajmy, tak? No dobra, jak wolisz. No dobra, robię strefę mieszkalną. Chcesz tutaj zamieszkać? Ratchet, mogę ci sprzedać bardzo tanio dom. Nie, dzięki. Ty mi jak policzysz tanio, to ja nie wiem, czy ja się wypłacę do końca życia. Oj, tam narzekasz. Kredyt będę musiał wziąć na 3 lata. Narzekasz. Zaraz tam narzekasz. Nie masz się. Ja się marzę. Nie masz się. Ładnie buduję. Budu. Mam nadzieję. Ty patrz, ile ja mam... Co tu się stało? Przyczyna. Pożar budynku. Jeju, naprawdę tych pożarów mam dużo, jednak musisz coś ogarnąć. Pewnie podpalacz od Szparpiego. Szparpiego, Boże, ja już zaczynam bredzić. No właśnie tak słucham, co ty gadasz i przestał się odzywać, bo ja nie wiem, czy cię znam. Zaraz się okaże, że jeszcze cię nie znam w ogóle. Teraz będę mlaskał.
Czym? A czym się mlaska zazwyczaj? To różne są sposoby. O matko boska, wybudowali mi tu wielką, wielgachną fabrykę i teraz potrzeba pracowników. No ciekawe, skąd ja tych pracowników załatwię. Z interneta. Raczej weź tam parę osób wywal do mnie, do miasta. Spoko, spoko, już ich ten autuje. Terminal autobusowy. Dla większości autobusów miejskich, regionalnych. Buduję sobie terminal, może być? Może być. Ratchet, pozwalasz mi? Nie. Od ciebie cham. Życie to nie bajka. Nie lubię cię. Czemu? Bo nie pozwalasz mi wybudować terminalu. Jezus, ja cię pozwalasz. Ja cię pozwalasz? Chyba ja cię pozywasz. Pozwalasz ci. Teraz muszę nabudować tych przystanków. Żeby do mnie ludzie dojeżdżali. Bo jak nie będą dojeżdżać, to kto będzie zarabiał, tak? Nie wiem, po co aż tyle tych przystanków. Nie będę przesadzał, nie będę szalał. Tutaj do roboty też muszą dojechać, bo czemu nie? O matko. A właśnie, szkoła. Żeby tutaj to zbudować. Dobra, zbudujemy tu. No, terminal autobusowy. Ja już mam terminal autobusowy, teraz będą do mnie dojeżdżać do pracy, człowieku. Koleś ciągle nie ma pracowników i jest mu smutno. Jest mu smutno i jest mu źle. Coś kiedyś jako śrubowankę znałem właśnie tego. Że typu. Jest mu smutno, jest mu źle? Tak, coś było. Gdy ci smutno, gdy ci źle, nie mów, nie ma, coś tam, nie martw się. Coś ten deseń. Coś takiego było, no kojarzę. Nawet ja to kojarzę. No, nawet ty. A ja już nie jestem taki młody. O matko, co my dzisiaj dojemy za zmiany, to nie mam pytań. Dobrze, tego nie słyszałem. Ile tych autobusów? U mnie wszystkie te autobusy wyjechały w tym samym kierunku. U mnie dopiero będą wyjeżdżać za chwilę. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Są tu świetne miejsca do robienia zakupów. Zamknięte, nadal potrzeba pracowników. Wszędzie jest potrzeba pracowników. Poczekajcie, gdzie tu się klikało? A, na urząd. Tutaj jest plusiki, tu lecą plusiki, tu tak średnio im się powodzi. No nic, będę musiał tutaj wybudować drogę tak, o tak, o. I tu się dobuduje jeszcze strefy mieszkalne. Zobaczmy teraz na szkołę, bo tam coś płakali. No teoretycznie nie ma jakichś większych. Wczoraj uczyło się tu o 7. Aha, no tak, już jest po szkole, więc nie zobaczę, ile ich się teraz uczy. Poszli do domów, co nie? No nic, to wybuduję sobie tutaj drogę. A co? Na koniec materiału wybuduję sobie drogę, bo wiesz, nie wiem czy wiesz, Ratchet, ale to już robi się coraz późno. Później. To jest szok. I będziemy kończyć materiał. Już? Nie no, jeszcze 2 minuty. Aha. Co? A może nawet 4. No zależy, czym się zachce. Żartujesz sobie ze mnie, brzydko. A czemu można sobie żartować mnie brzydko? No w sumie tak. A to nie wiedziałem. No widzisz? Widzisz jak cię zaskoczyłem? Wyedukowałeś mnie, ci powiem. No widzisz. Talent, to jest talent. Chyba artystyczny. A, nie będę skromny. Poczekaj, no wybudujmy tutaj. Tyle domków. A co tam, niech się ludziska przychodzą i tutaj mordują ze mną. Dobrze powiedziane. Aj, narzekasz. Marzysz się, po prostu się marzysz i tyle. O matko. Nie masz się, Ratchet. Misiek, nie? Płacz, kupi ci hechłacz, nie? No właśnie, to też jest dobre. To też mi się podoba. Strasznie wolno buduje to swoje miasto, ci powiem. Nadal złości nas, że potrzebowaliśmy pracowników, a ten co tam od pracowników, no już ma coraz więcej, więc już go tak strasznie to nie złości. Mogę ulepszyć swój ten piękny, nie wiem co, ale mogę ulepszyć. Możesz mi pożyczyć pieniądze? Nie, spytaj się Sharpiego. Szlak. Ja niestety nie leżę na kasie tak jak on.
O, może ten, może śpiewać. Ta gra jest dla pieniędzy. Ta piosenka. No jest. Dla pieniędzy. Republika to chyba śpiewała, co nie? A może. Ach, ty się nie znasz na muzyce. Nie kojarzę. Dobra, poczekaj, teraz przyjadą uczniowie, ja chcę zobaczyć, czy ja mam miejsce w ogóle dla nich. Ale ja mam kasiory, aż 42 tysiące. Na koniec zajrzymy jeszcze poczekam, aż ci uczniowie tutaj przyjadą, zajrzymy do ciebie, zobaczymy, jak tam ci ta nowa wioska wychodzi. Ładnie. No i będziemy kończyć. Ładnie, ale nie mam pieniędzy. Nie masz pieniądzorów? Jeju, jak ja sobie pomyślę, że jeszcze muszę to wyrenderować. A powiem ci, że tak średnio mi się to widzi. No cóż. Sam się zgłosiłeś, a nie nakazawał? Jak ja nie lubię ciebie słuchać. To po prostu nie wiesz. Po prostu nie wiesz, jak ja nie lubię ciebie słuchać. Z wzajemnością. Patrz, trwa budowa i u mnie się chyba wyedukowali teraz i będą takie nowoczesne domki. Toż to szok. Bo to taka nowoczesna budowa, ci powiem, że jest teraz. No, wyedukowali się, bo na domkach mam te takie elektryczne wiaty. Panele. Znaczy się. Ale będę miał takie nowoczesne w ogóle tutaj. Ja idę w szkolnictwo. Wybuduj sobie najwięcej szkół, uniwersytetów. Lambobus. Niech autobusy miejskie zasiądą. Makumba być królem wioski. Widzę, dzisiaj jeszcze nie ogarniasz. Nie, ja proponuję, jak już minęło 20 minut, to ja proponuję to zakończyć. Poczekaj, czekaj. 580, a tutaj jest 560, jeszcze przychodzą do szkoły, więc... Poczekaj, ja poczekam, aż mi wyskoczy kryzys w szkolnictwie. Kryzys? Kryzys, wiesz, no kryzys mamy, całe życie mamy kryzys. W ten sposób, jasne. To nie widziałeś o tym? Nie. Znaczy, tak, wiedziałem, ale nie wiem. Wielkie zyski, denerwuje, że potrzebowaliśmy pracowników. No ale już nie potrzebujecie, czemu mówisz tak brzydko? Tutaj jest, tutaj jest full wypas. Postawimy jeszcze jeden autobus, a co tam? No dobra, idziemy zobaczyć, co tam Ratchet się wybudował i gdzie on się wybudował. Gdzie ty? O, żeż ty, jak daleko uciekłeś. Od promieniowania jak najdalej, tak? No, dokładnie. Odbić. Las Barrancas. Coś mi to mówi. No, powinno. Jak ci nie mówi, to będę smutny i zawiedziony. Wodzia. A nie, jest twoje... O, patrz! Jakie okrągłe, jakie piękne! Ktoś tu zżyna! O, przepraszam bardzo, ja buduję... Ktoś tu zżyna! Nieprawda. O, patrz, masz ładny tunel. Mam ładny tunel, zrobiłem sobie go. Aż mi się podoba, ci powiem, ten przejazd tutaj. Tego zrobiłem. Aż ci podpieprzę i sam sobie zbuduję górę. Żeby zbudować tunel. Można i tak. Okej, okay, to był kolejny odcinek z SimCity. Mi Ratchet, tak szybko streszczając. Ja wybudowałem szkołę, Ratchet założył nowe miasto, ponieważ tamto będzie... Zmień tamte... Nie, miasto. Jeszcze. Do kasacji tamto na mi zmień teraz. Nazwę... A jak do kasacji da się? Los Promienianos. Nie wiem. Nie, zmień na Czarnobyl. Tam nikt nie pojedzie. No i standardowo zapraszamy was do przybycia na nasz teren, jest jeszcze trochę miejsca, co prawda Ratchet zajmuje aż dwa naraz, ale miejmy nadzieję, że tam starczy jeszcze dla was jakiejś lokacji, dlatego też namiary macie w tym opisie, w opisie tego materiału, w opisie wszystkich innych materiałów, piszcie na Originie, piszcie, to jest propozycja, piszcie, nie tylko piszcie. Dodajcie nas do znajomych, bo nie zawsze reagujemy na to, co tam naklikacie nam. Tak, bo różne czasami dostajemy wiadomości. Ostatnio dałem w ogóle dostałem wiadomość, że żebym pomógł z SimCity. Z Simsami zwykłymi. Aha, no to widzisz, może ktoś uznał, że jesteś wyjadaczem w tej dziedzinie. Także dzięki za uwagę. To był Ratchet. O, siemanko. I Afgan. No właśnie, i Afgan. To jeszcze raz, to był Ratchet. I Afgan. Dziękuję, ale to powinieneś powiedzieć jeszcze do widzenia. A, no to siemanko i Afgan. Do widzenia. Na razie. Ciao.